Od 3 lutego wejdą w życie zmiany w rozkładach jazdy miejskich autobusów. Od pierwszego poferyjnego poniedziałku ruszy nowa linia numer 1, która w dni powszednie oraz soboty łączyć będzie szpital z osiedlem Sikorskiego. Od poniedziałku do piątku w okresie szkolnym autobus pojedzie tą trasą siedmiokrotnie. Na trasie powrotnej spotkamy go 10 razy dziennie, ale przebieg kursu powrotnego jest nieco inny niż trasa do ronda na Sikorskiego. Kursy sobotnie w stronę Sikorskiego będą 4, a powrotnych będzie 5. Dwójka nie zmieni swojej trasy, ale od 8 do 15 kursować będzie co 40 minut, co zdaniem PGK zapewni lepszą koordynację z czternastką. Siódemka w godzinach od 9 do 13 będzie kursowała starą trasą, ale co 20 minut. Linię numer 11 w dni poprzednie szkolne przekształcono w dziewiątkę i skrócono trasę od ulicy Warszawskiej do ulicy Pileckiego. Dziewiątka nie będzie będzie jednak dojeżdżała do Kameny. Zawrót następował będzie na rondzie u zbiegu Pileckiego z Wyszyńskiego. Dotychczasowa linia 11 nie zniknie z rozkładu. W soboty, niedzielę i święta Empek pojedzie z ulicy Północnej przez Pileckiego i dalej według starej trasy. Trzynastka w dni poprzednie jeździć będzie dłuższą trasą, aż do fabryki Porta na Wojska Polskiego. Szesnastka we wszystkie dni tygodnia dodatkowo pojedzie. Jedzie z krzywulki do Tane na Dubowie. Kurs będzie o 16:57, a w drugą stronę o 18:20. Kolejna linia, 19. Część kursów zostanie wydłużona aż do Fabryki Porta. Powrót stamtąd również będzie możliwy tą samą linią, ale tylko w wybranych kursach. Po zmianach 14 i 18 w godzinach od 9 do 13 będą kursować co 40 minut. Jak informuje ratusz od 24 stycznia, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PGK, a na przełomie stycznia i lutego pojawią się one również na przystankach.